tojestbox.pl. Sponsorowane przez Bilo Poland. Ciekawostki bokserskie. Runda trzecia. Nelson Mandela, słynny południowoafrykański polityk i laureat pokojowej Nagrody Nobla, prywatnie był wielkim miłośnikiem boksu, a w młodości sam trenował. Nie podobała mu się przemoc, jednak uważał, że boks to dyscyplina, z której płynie ogromna mądrość. Po tym, gdy zajął się polityką, przestał walczyć, ale ciągle trenował, traktując to jako relaks. W Muzeum Nelsona Mandeli można zobaczyć mistrzowski pas Sugara Raya Leonarda, który ten podarował prezydentowi RPA. W czasach amatorskich Krzysztof Głowacki pracował jako kierowca w firmie transportowej. Rozwoził między innymi lodówki, pralki i telewizory. Ponieważ treningi zajmowały mu bardzo dużo czasu, a boks nie przynosił pieniędzy, postanowił z niego zrezygnować i rozpoczął pracę w firmie budowlanej. Rozwoził materiały, kopał doły, stawiał ogrodzenia, był też ochroniarzem w dyskotekach. Mało brakowało, a nie wróciłby już do boksu. Na szczęście stało się inaczej i w sierpniu 2015 roku zdobył pas mistrza świata WBO wagi junior ciężkiej. Julio Cesar Chavez to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych pięściarzy w historii. Meksykanin wygrał 87 pojedynków z rzędu, a pierwszy raz był liczony w 91. zawodowej walce. Zakończył karierę z bilansem 107 zwycięstw, 6 porażek i 2 remisy. W dzisiejszych czasach mało który czołowy pięściarz toczy w karierze więcej niż 50 zawodowych pojedynków. Juan Pablo Hernandez, były mistrz świata wagi junior ciężkiej, jest młodszym bratem Joela Romero, czołowego zawodnika UFC. Hernandez po raz ostatni walczył w sierpniu 2014 roku. Pokonał wówczas Firata Arslana, broniąc mistrzowskiego pasa federacji IBF. Joel Romero nadal jest aktywnym, czołowym zawodnikiem najlepszej organizacji MMA na świecie. Ma za sobą znakomitą karierę zapaśniczą, podczas której zdobył m.in. olimpijskie srebro. Mateusz Masternak poznał swoją żonę w bardzo nietypowych i na pierwszy rzut oka mało romantycznych okolicznościach. Mianowicie na sali bokserskiej Gwardii Wrocław. Podczas lekkiego sparingu Master trafił celnym ciosem na tułów. W przerwie trener powiedział mu: Mateusz, nie możesz bić kobiety po tułowiu, bo kiedyś być może będzie musiała rodzić dzieci. A na to wtrąciła się Daria. Być może twoje. Tak też się stało. Guillermo Jones to wciąż aktywny 46-letni pięściarz wagi ciężkiej. Co ciekawe, zawodową karierę zaczynał w kategorii półśredniej, a więc tej, w której obecnie boksują m.in. Manny Pacquiao, Danny Garcia czy Terence Crawford. Trudno wyobrazić sobie Pac-Mana w wadze ciężkiej, prawda? Oleg Maskajew, emerytowany już były mistrz świata wagi ciężkiej, zadebiutował na zawodowych ringach z rywalem o bilansie 21 zwycięstw, 0 porażek i 0 remisów. Robi to wrażenie, jednak był to bilans sztucznie napompowany. Aleksander Miroszniczenko nie mierzył się z żadnym poważnym bokserem, nie licząc niedoświadczonego wówczas Rosa Purity, który znany jest z tego, że w 1998 roku znokautował Władimira Kliczkę. Jeszcze większe wrażenie robi pierwszy przeciwnik znakomitego Wasyla Łomaczenko. On w zawodowym debiucie zmierzył się z Jose Ramirezem, a stawką pojedynku był pas WBO International. A w następnym odcinku m.in. o przeszłości jednego z najwybitniejszych trenerów w historii boksu, ciekawych pojedynkach polskich zawodowców z czasów amatorskich, najmłodszym mistrzu świata w historii i nawiązaniach do boksu w pewnym popularnym polskim sitcomie. Zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco.